Cześć dziewczyny, dzisiaj mamy dla Was małą aktualizację odnośnie pielęgnacji i stylizacji naszych włosów tak naprawdę. Bo kilka osób pytało w komentarzach odnośnie tego, co się zmieniło. Czy mamy jakieś nowe produkty, że w końcu mamy takie fantastyczne włosy i co się dzieje, o co chodzi. Także dzisiaj mamy dla Was drugą część naszego filmu o włosach. O włosach. Ja mam włosy kręcone, to jest takim lekkim, a nawet powiem wielkim puszeniem się. Dlatego to może wpływa na moją objętość. Ja nic takiego szczególnego z nimi nie robię, nie unoszę u nasady, nie wiem. Wiele osób tak naprawdę, chyba 50% komentarzy odnośnie to w ogóle jest włosów, to są odnośnie włosów Kasi. Także powiedz dziewczynom, dlaczego masz taką objętość. Co z nimi robisz? Co tam strzykujesz? Ja nic tam nie strzykuję, mam po prostu gęste włosy, dlatego że one są kręcone. Jak je na przykład teraz wyprostowałam, to one tak, są uniesione. Tutaj u nasady, ładnie wszystko. One, jest ich dużo, więc nawet jak mi kilka wypadnie, to nie ubolewam nad tym. No i no takie mam genetycznie, tak po prostu po rodzicach. Gęste włosy, kula włosów. Ja mam właśnie kręcone, takie grube, mocne, takie troszkę takie jak... Mięsiste są te takie włosy. Takie mięsiste, ale takie troszkę takie zalatujące, takie jak lalki Barbie. One nie są jakieś takie, na przykład takie delikatne. Ja mam inne, ja mam włosy takie śliskie, takie gładkie, ale one są cienkie i bardzo takie płaskie. Kasia, jak dotkniecie, to ma włosy takie mięsiste, jak taka... Tak, no dużo ich jest. No jak taka lalka, czy takie też takie sztywne są? Takie trochę sztywne są, no nie są takie straszne. Dlatego po prostu one są wtedy uniesione, załóżmy jak wyprostuję, one są uniesione i one nie opadają. One zawsze są po prostu gęste i nawet jak mam takie nieświeże włosy, to one takie są. Tak, tak są. Mają dużą objętość, jest takie, jest ich dużo. Tak, ja swoje włosy maluję u fryzjera, nie maluję go ich w domu, ze względu na to, że przyjmuję zasadę, że włosy, jeżeli chodzi o blond, maluje się tylko u fryzjera. Ja malowałam raz, znaczy Justyna mnie pomalowała raz włosy, wyszedł mi ciemniejszy kolor niż ona ma, więc wyobraźcie sobie, jak ja wtedy wyglądałam. I więcej pieniędzy zmarnowałam na dekoloryzację, na powrót do mojego wcześniejszego koloru, niż to wszystko było warte, więcej płaczu, zachodu i pieniędzy. I od tamtej pory stwierdziłam, że ja włosy maluję tylko u fryzjera i żadne Sajosy, L'Oreale i inne farby po prostu są nie dla mnie. Ja maluję włosy u Ani w Toko Berber Shop, to jest na Wieniawskiej, dobrze mówię? U nas w Wieniawskiej, u nas w Lubinie. Podam Wam numer telefonu na dole tam do niej, bo przed tym fryzjerem nie ma żadnego tam szyldu, więc trzeba po prostu się zadzwonić i umówić. Kolor, wiecie co, ja nie wiem jaki jest kolor, ja zawsze proszę o naturalny blond i też mi po prostu jest głupio pytać ją, sorry Ania, jaka to farba, powiedz mi, bo sobie głupie chcę kupić. No tak trochę dla mnie to jest takie niezręczne, takie głupie. I ja po prostu traktuję wizytę u fryzjera jak coś takie po prostu dla mnie relaks, takie po prostu miłe spędzenie czasu. I ja lubię chodzić do fryzjera i po prostu lubię wyjść, jak po prostu z fajną fryzurą, z pięknie ułożonymi włosami, pachnącymi, lśniącymi. I to jest taka dla mnie takie troszkę taka przyjemna, relaks. Jeżeli chodzi o mnie, dziewczyny, bo też widziałam, że kilka pytań było. Ja mam kolor naturalny, ten, który jest tutaj brązowy, to jest mój naturalny kolor. Nie farbuję włosów już od, no powiedzmy, 4-5 lat może. Farbowałam przez całe liceum włosy na ciemny, ciemny, prawie czarny brąz, więc... Był raz pasemka, blond. Były raz, to był taki wyskok, ale to nie jest mój kolor i stwierdziłam, że ten brąz, który ja mam, jest całkiem spoko, więc nie farbuję włosów w ogóle teraz, kompletnie. Jeśli chodzi o końcówki, które już są jaśniejsze. Dziewczyny, ja robiłam ombre rok temu w wakacje, znaczy no, w poprzednie wakacje i robiłam to ombre Sajosem, to był rozjaśniacz najmocniejszy, tam macie różne stopnie i to był Sajos najmocniejszy rozjaśniacz do włosów po prostu. Robiłam to w domu, robiłam to naprawdę w banalny sposób, to nie było jakieś, nie wiem, po prostu może mi jakoś tak w porządku to wyszło. Brałam po prostu pasemka, które mi okalały twarz, czyli końcówki. Nakładałam na przykład na końcówkę włosa farbę, ten rozjaśniacz i zawijałam w folię aluminiową. I chodziłam z tą folią przez tam chyba 20 minut trzymałam ten rozjaśniacz. Ważna sprawa, żeby po prostu co chwilę sprawdzać, czy ten kolor w ogóle pasuje nam. Ja chciałam taki karmelowy trochę kolor i tak jakoś mi tak wyszło. To w ogóle trwało to pół godziny, ten cały to robienie tego ombre. Teraz już po prostu to, co mam, to są naprawdę takie końcówki, resztka. Sprana resztka tego ombre, który już po prostu powinna mi tak obciąć. Także nie ma również w tym większej jakiejś takiej filozofii. Także jeśli chodzi o kolor u mnie, to w ogóle już nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. Też, że duży wpływ na moją fryzurę ma obcięcie włosów. Dziewczyny, ja teraz zapuszczam włosy i staram się nie odcinać tutaj tego dołu. Znaczy staram się tego po prostu mówię, żeby mi podcięła dosłownie pół centymetra, jeżeli ktoś tam widzi, że jest popalone. Moje włosy z reguły są obcięte od góry.
Tutaj one są wycieniowane, widzicie, tutaj są króciutkie. Tutaj są krótkie. Tutaj mam długie. Ja po prostu proszę zawsze, żeby mi wycieniowała delikatnie tutaj, czy z reguły mam na środek przedziały i mówię delikatnie mi tak po prostu wystopniuj tutaj włosy, żeby ładnie się układały i ja teraz po prostu sobie przerzuciłam te wszystkie włosy na bok i one po prostu tutaj widzicie są tak jakoś tak fajnie zarzucone i to jest cała sytuacja. Ale masz ogólnie krótsze tutaj. Krótsze tutaj. Na czubku są jeszcze krótsze. Stopniowo widzicie. Są wycieniowane i to po prostu chyba każdy fryzjer potrafi coś takiego zrobić, tak, tego się nie da popsuć. Nie, to po prostu jest chyba takie standardowe. To jest standardowe strzyżenie, że też ma to wpływ na moją fryzurę, bo po prostu tu jest wszystko fajnie wycieniowane i po prostu wszystko nie jest takie, wiecie, takie płaskie, okrapnięte, tylko po prostu jest nadane w fryzurze jakiś tam kształt. I to też ma duży wpływ, jeżeli ktoś ma na przykład też takie gęste włosy, a ma proste, to nie dziwcie się, że po prostu u nas sady jest po prostu wszystko splaszone, bo te włosy są ciężkie, one opadają. Po prostu trzeba ich troszkę tam wystopniować, żeby były tak po prostu lepiej się układały. Tak, i dokładnie. I to tyle. Jeśli chodzi o moje ścięcie włosów, ja byłam u fryzjera rok temu. Nie, dwa? Dwa, jeszcze mam. Nie, bardzo dawno temu byłam u fryzjera, ja włosy sobie zazwyczaj obcinam sama. I też nie powiem wam, w jaki sposób to robię, po prostu nie mam oko. Ja ogólnie nie boję się jakoś tak robić z włosami nic sama. Nie miałam nigdy z tym problemu, robiłam w domu różne rzeczy, farbowałam, ścinałam, jakoś tam nie było w ogóle z tym problemu. Więc jeśli chodzi o moją używkę, bo ostatnio dziewczyny pytały w filmie o nowościach kosmetycznych, w jaki sposób mam fryzurę. To jest ta sama fryzura, którą mam dzisiaj. Robię ją na termologii. To są te termoloki, o których już na pewno wspominałyśmy. Termoloki z firmy Looking Good. Kosztowały około 100 w Tesco, ale możecie je znaleźć na Allegro za jakieś 70, coś takiego. Bardzo fajne termoloki, mają średni, duży i mały rozmiar wałków. Fajnie się nagrzewają, ładnie trzymają kształt loków. Jeśli chodzi o tą grzywkę, która mi się wywija, to ja po prostu z czubka... ja nie miałam się tej grzywki na prosto, miałam po prostu takie resztki w ogóle, nie wiadomo skąd. I tutaj mam dwa pasma, które są ścięte po prostu po ukosie. Ja je cięłam w ten sposób, że wzięłam włosy, zawinęłam je w takiego supełka. Tutaj je nożyczkami skróciłam tak na pionowo, bo tak podobno się robi. Na YouTubie można sobie wpisać tutorial, jak ściąć grzywkę, także też może wam dam linki, jak znajdę. I po prostu tą grzywkę, która została ścięta po skosie, ja, żeby ona się tak fajnie wywijała, to biorę po prostu, nawet czasami nie robię tego na całych włosach. Biorę tą grzywkę, biorę taki najgrubszy wałek, zawijam go na zewnątrz, o w ten sposób, o tak. I sobie chodzę powiedzmy tam godzinę, dwie, nie wiem, coś tam robię w domu. I przed wyjściem po prostu to rozwijam i wtedy te włosy wywijają się na zewnątrz. To jest cała filozofia tych wałków i tej grzywki. Tak ją nawijam, resztę włosów normalnie lecę z termolokami, jak mam czas. A jak nie mam czasu... A jak nie mam czasu, to tylko grzywkę zawijam, a resztę włosów w ogóle nawet ich tam nie prostuję czy nie kręcę, sobie naturalnie tam wysychają. Także większej filozofii naprawdę w tym nie ma. Wałki, termoloki, mogę wam polecić, bo fajnie trzymają objętość. Fajnie. Na moich włosach długich, które już są ciężkie trochę, pomimo tego, że są to włosy takie raczej cieniutkie, takie, no to one zaczynają oklepać z racji tego, że są, tak jak widzicie, trochę dłuższe niż Kasi. Także termoloki mogę wam powiedzieć, polecić. Jeśli chodzi o ścięcie moich włosów dalsze, ja nie mam nic kompletnie tu zrobionego, to są włosy długie, które były ścinane 2 lata temu. I nic z nim nie robię kompletnie. Jeśli chodzi o grzywkę, to pocinam ją sama co jakiś czas w taki sposób, jak omówiłam. I wywijam na wałki. Tyle. Tyle. O pielęgnację u nas zmieniły się troszkę kosmetyki. Wcześniej miałyśmy kosmetyki w firmie TG. Ja tam jeszcze kilka produktów mam, część mi się skończyła, więc musiałam wymienić na nowe. I mam teraz dwa nowe produkty, które używam i które myślę, że też miały wpływ na poprawę kondycji moich włosów. To są kosmetyki firmy Tony Edgar. Ja je dostałam pod choinkę. I wiecie, to na początku byłam taka trochę anty na te produkty, z racji tego, że kiepsko mi się po nich włosy rozczesywa. Po prostu tak się dały, że po prostu masakra. No ale jakoś tak powiem wam, że trochę się włosy przyzwyczaiły do tych produktów. Teraz więcej po prostu odżywki nakładam na rękę. I jakoś to wiecie, co wszystko wygląda. To są produkty do włosów prostowanych, czyli narażonych na wysoką temperaturę. Powiem wam, szampon jak szampon, myję fajnie. Odżywka, gdzie co no... W porządku czy nie? W porządku, jest po prostu w porządku. Nie wiem, czy sama bym jeszcze kupiła te same produkty, znaczy tego może, że cena jest dość taka wysoka i nie wiem, czy bym zainwestowała, ale wiecie co, skoro wy widzicie teraz jakąś taką poprawę na moich włosach, także to po prostu jakieś ładniejsze, to myślę, że może coś po prostu w tym jest i działa. Wiecie, ja już jest tutaj już jest tyle tego produktu
już nie wiem. Kolejnym nowym produktem, oprócz odżywki i szaponu, jest tutaj produkt L'Oreal Net Satin. Jest to produkt do stosowania na włosy przed użyciem produktów o wysokiej temperaturze, czyli suszarka, lokówka, prostownica. Tutaj jest, tutaj tak się proszę bardzo psika, fajnie. Widzicie co, pięknie pachnie, pomaga w rozczesywaniu włosów. I chroni. Chroni, fajnie się wszystko utrzymuje, zadowolona jestem. Ja to kupiłam w Anglii za chyba 5 funtów. Nie wiem czy w Polsce jest, może gdzieś poszukajcie, może jest jakiś... Na Allegro może. Na Allegro. Tutaj jest 3 dni wolum. Jest czy nie? No, na moich włosach zawsze jest wolum. Widzicie, a poza tym 3 dni ja myję codziennie głowę, więc jakoś to wszystko fajnie wszystko wygląda. Ale ogólnie jest to. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, naprawdę super. Że tutaj na końcówki, po wyprostowaniu, bo to odstawię, po wyprostowaniu tutaj zawsze używam tej od ciebie tej maski. Masushi. Masushi właśnie. Instytutka mi przyłożyła do opakowania i zawsze jak po prostu tak wyprostuję, to biorę troszkę i przejeżdżam tutaj te końce, żeby dokładnie je wygładzić. Teraz w styczniowym Glossy Boxie jest też taki produkt, to jest Schwarzkopf BC. To jest taki olejek, który też bardzo fajnie działa i mega wydajny. Po prostu to dosłownie wystarczy kropelkę tego na palce, to sobie tak. Nawet nie kropelkę. O tak, o po prostu. I mieć troszeczkę na włosach i fajnie przejechać i naprawdę super chroni te końce. I jak po prostu ktoś ma popalone, takie zniszczone prostownicy, super wszystko wygładza. I to jest po prostu wszystko moja nowa pielęgnacja. Moja nowa pielęgnacja i mój sekret pięknych włosów. Chociaż jeszcze jest jeden produkt, to będzie prostownica, ale to opowie jeszcze tak. O swoje. Ja mogę wam powiedzieć dosłownie w 4 zdaniach. Jeśli chodzi o szampon i odżywkę, ja używam na co dzień odżywek w sprayu bez spłukiwania lekkich. Zapatrzyłam się i użyłam już w sumie, jak widzicie, już jest końcówka, to jest z serii Pantene Provi Aqualight. To jest lekki szampon, lekka odżywka w sprayu, nie obciążająca włosy, nawet do stosowania codziennie. Jak widzicie, ja już jestem naprawdę przy końcu. Szampon jest bardzo fajny, jest niesamowicie się pieni. Pięknie pachnie. Bardzo fajnie pachnie i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny szampon. Jeśli chodzi o odżywkę, ja po prostu ją stosuję tylko po to, żeby rozczesać końcówki i żeby coś tam jednak na tych włosach było, ale też mogę wam polecić, bo nie obciąża włosów, a moje włosy mają tendencję do przypuszczania się. Jeśli chodzi, słuchajcie, o takie odżywianie włosów, ja stosuję odżywkę raz na tydzień. Nie stosuję masek, nie czuję takiej chyba potrzeby, moje włosy zresztą tego chyba nie wymagają, nie są aż tak jakoś strasznie zniszczone. To jest odżywka z firmy Balea, którą Kasia przywiozła z Czech z wycieczki do Pragi. To jest odżywka do spłukiwania, czyli nakładamy ją na włosy, spłukujemy tam po powiedzmy 10 minutach. Naprawcza, na zniszczone włosy nawilżająca. Bardzo fajna odżywka, przepięknie pachnie. Powiem wam, że działa co najmniej jak taka naprawdę droga odżywka za, nie wiem, kilkadziesiąt złotych. Naprawdę fajnie. Muszę wam powiedzieć, że śmieszna sytuacja jest, bo Justyna ma tutaj prawie całe opakowanie. A ja swoją złożyłam już bardzo dawno i nawet 2 kolejne produkty, więc jest to na ogóle... Ona tyle tego nakłada tak, na włosy. Tak, strasznie dużo. Ja przykładam wagę do włosów i do pielęgnacji. Ja powiem wam, że mam takie coś, pewnie mi starczy to na kolejne pół roku. Ale odżywka jest bardzo fajna. Jeżeli już ją nakładam, to włosy są pięknie błyszczące. Najważniejsze, że ślicznie się błyszczą, są gładkie. Świetnie się rozczesują, są odżywione, także ta odżywka to jest u mnie naprawdę hit hitów. No przepięknie pachnie, także u mnie, słuchajcie, pielęgnacja włosów ogranicza się do 3 rzeczy, więc naprawdę chyba nie jestem specem, żeby więcej się rozwodzić w ogóle na ten temat, także to wszystko chyba. Ostatnio dostałam pod filmem dużo takich pozytywnych komentarzy odnośnie tego, co zrobiłam ze swoimi włosami, że są takie proste, gładkie, że kiedyś też były proste, ale bardziej się poszła, teraz są proste i takie ładne, jedwabiste, ładny kształt, jedwabiste. Gdzie co wierzę, kolejną rzeczą, która miała na to wpływ, jest moja nowa prostownica. Jest to prostownica Remingtona. Ja miałam swoją wcześniejszą starą też Remingtona, ale wydaje mi się, że po prostu albo się wypaliła ta płytka, albo po prostu na moje włosy jest ona po prostu za słaba. Model tej prostownicy jest, zaraz wam tu znajdę. SR coś. S5500. Damy wam wszystkie informacje na dole. Jest to prostownica, która nagrzewa się do temperatury 230 stopni od 170, więc po prostu na moje włosy, ja teraz prostuję włosy w ciągu 3-4 minut i mam moje gęste włosy są wyprostowane, dosłownie przeciągnę raz, dwa razy maksymalnie po jednym paśmie i włosy są idealnie proste. I myślę, że po prostu to też ma duży wpływ na to, jak moje raz włosy wyglądają, bo moją wcześniejszą prostownicą prostowałam włosy do 15 minut i nim je po prostu wyprostowałam, tak. To one się po prostu już strasznie napuszyły. Więc moja nowa prostownica... Ale bierzcie też pod uwagę to, że to jest naprawdę bardzo wysoka temperatura, więc dla dziewczyn, które mają cięższe włosy, tak. To może narobić biedę. 170 stopni, wtedy
jaką proponuję, bo 230 na moje włosy jest super, tylko że mam włosy grube, gęste i sztywne, więc to jest całkiem inna struktura włosa niż na przykład osoby, które mają cieniuteńkie, więc wtedy proponuję albo ogólnie słabszą prostownicę, poniżej 170, albo maksymalnie używać na 170, żeby po prostu tych włosów nie popalić, żeby po prostu nie powypadały. Także moja prostownica... Zadowolona. No i ja jestem zadowolona, patrzcie, jaki wspaniały prezent. Och, nie, bo ci się tutaj puszka ci zrobię. Dobra, na razie dziewczyny, do zobaczenia. Tym myję, tym sika, koniec historii. No weź, nagramy moment. Ale to wygląda, wszystko w porządku. Film fantastyczny, mamy dzisiaj magdaletki. Włosy, ja mam włosy... takie jak nie widać. To ma być taki film bardziej... Wiem jaki ma być. Na... Ale będzie blubersiku. Pustka, rozumiesz? Pustka w bok. Marcin, co tam? I samo jest to najgorzej poziomu morza. No dawaj, leci. Okej. Okay. Nie baw się paznokciami, bo cię zaraz tutaj wszyscy skomentują. Chyba to się wytnie. Nie wytnie się! Się wytnie.